No, dzień dobry, witamy Państwa. Dzisiaj będziemy testować sobie nowe słuchawki. Też testować słuchawki? Co? Dobra, nie mi się tak. Wracając. Będziemy dzisiaj testować słuchawki firmy Eblu. Jest to japońska firma, ale się nie mylę. Słuchawki to jest najnowszy model dla gamerów, czyli Cobra Headset 707, tak? Dobrze, no to przejdźmy do rzeczy. A więc zasadniczo wyglądają one w ten sposób. I to się co jest ciekawe. Więc tak, mamy tutaj. Zacznijmy może z tej strony. Z tej strony widzimy, że słuchawka jest zbudowana z dwóch rodzajów plastiku. Jest to taki szarowo-czarny, matowy plastik i ten taki zajebisty, lęsiarski, czarny, świecący plastik. No cóż. Przechodząc do góry, mamy sobie taki pałąk. Nie wiem, czy się tak nazywa, ale to tak. I tutaj mamy sobie taką... Jakby to nazwać? Nie wiem, co to jest. To nam podtrzymuje głowę, żeby je zastosować. I w porównaniu do większości modelów, tutaj się powinno wysuwać, nie? A te słuchawki mają tylko tą regulację. Już kilka modelów miało, tutaj jest żyłka. Tu bardzo skąpo tej pianki, prawie w ogóle tam nic nie ma. A do góry mamy tą taką sztuczną skórkę, taką kobrą, jak sama nazwa sugeruje. Z tej strony mam też mikrofon, który jest takim bardzo, bardzo fajnym i giętkim drucie, takim jakiegoś syntetycznego tworzywa, fajnie wygina. W każdą stronę można go jakoś sobie tam splątać. Nie jest, nie? Widzicie? Rozplątać na się do góry. No już to nie jest, jak widać. Przejdźmy do... kabel jest taki dość gruby i... dość gruby i mało elastyczny. I raczej zachowuje formę, bo jeszcze widzę, jak jest pozwijany w taki sposób, jak był zapakowany. No i końcówka to jest takie rozejście na trzy kabelki. I teraz mamy tak, kabel do mikrofonu. Widać taki standardowy, który nawet jest nazwa Eblu. To fajnie taka czerwona otoczka. Tu mamy do słuchawek. Nie wiem, dlaczego w sumie tak wygląda. Miałem jeszcze inne słuchawki tego typu, znaczy tej firmy. Wyglądały zupełnie inaczej. Nie ma takiego dziwnego zielonego, ale to nieistotne. No i mamy też sobie takie śmieszne, kanciaste wejście USB. Też napisane na Eblu. No i dobra, przechodząc do rzeczy szczegółowych na temat tych słuchawek, to gdy je zakładamy, no wiadomo, to się tak dostosowuje, więc no dość wygodnie się w nich siedzi, chociaż na początek ich nie czuć w ogóle totalnie, jakbyś nic nie trzymał na głowie, no prawie, ale po jakichś 3-4 godzinach grania, jak ściągnąłem słuchawki, to czułem taki totalny ucisk na uszach. No też dlatego, że masz okulary. Dobra. Czy to coś ma słabe strony? Jasne, że ma. A, jeszcze nie powiedziałem o tym. To ma taką fajną gąbkę. Jest dość syto i... Dobre jest to, że tutaj nie ma tej takiej tandetnej pseudoskórki, tylko jest materiałowe oprzycie tego, tak? To jest z materiału, nie? To jest jak koszulki się robi dla sportowców. Takie chłonne, co tam pot niby nie przypuszczają, takie pierdolę. Fajne jest to dlatego, że to nie twardnieje, bo wcześniej miałem problem w słuchawkach, że też jak była ta pseudo skórka, to ona po pewnym czasie po prostu robiła się twarda i strasznie bolało uszy od tego, bo to w sumie jakbyś sobie plastik przyciskał do uszu. Tutaj ten problem został rozwiązany, tu mam jeszcze takie z niebieskim główienkiem w środku. Zabezpieczają głośniczek w środku. Jeszcze jeżeli chodzi o konstrukcję, mamy tutaj takie fajne pokrętło. W sumie bo zawsze montował pokrętło z tyłu słuchawek. No, według mnie to jest bardzo wygodne. Słabą stroną samej budowy jest w sumie tutaj jest największy słaby punkt. Ponieważ w sumie głównie ten taki sobie fikuśny
Ginsik i ja wiem, to jest niepoprawna nazwa, ale o tymczasowo zapomniałem źle. Chodzi o to, że wcześniej miałem te słuchawki, znaczy nie takie, ale bardzo podobne tej samej firmy i był problem z tym, że gniazdo tutaj w tym miejscu po prostu pękało, bo kabel jest zbyt sztywny. Poradzę po prostu uważać na nie i raczej nie starać się ich nosić w kieszeni, znaczy podłączyć na przykład do telefonu w kieszeni czy coś. Raczej stworzą to tylko i wyłącznie do komputera, tak żeby był sztywno podłączony, nie ruszać tam i nie grzebać po nim, bo mówię, że łatwo się tutaj kabel puszcza, nie? Tu się przerywa i potem trzeba znaleźć naprawę. No niby to nie jest drogie, w sumie jeżeli nawet wiemy, to wystarczy kupić dwie nowe albo i nawet nie kupować, bo jeżeli da się da wykorzystać, to i mieć po prostu takie, tylko wiedzieć co zrobić, no albo jeżeli nie, no to trzeba niestety pójść sobie do takiego pana, który nam to naprawi. No dobra, nie będziemy teraz tutaj gadać jeszcze o takich pierdółkach, bo to wiadomo, jak się komuś zepsuje, no to niech tam szuka w swojej okolicy, jak to można naprawić. Dobra. Fajną rzeczą jest to, że słuchawki są leciutkie. No, dość lekkie. No, czuć, że jakąś masę mają, ale nie są zbyt ciężkie, nie są zbyt jakieś toporne. Jak widzimy, tę fałę tutaj troszeczkę utrudnia jakby schowanie czy utrzymanie ich w jakimś miejscu, tak żeby nie zajmowało za dużo. O, rzeczywiście wtedy się po prostu składało jej bardzo fajnie to wyglądało, znaczy fajnie, po prostu mi miejsce zajmowało, tym razem no niestety nic z tym nie zrobimy, więc musi być to w takiej wielkości. No i dobra, teraz pogadajmy trochę o szczegółach technicznych. Powinno się wam w tej chwili wyświetlić fajne zdjęcie stronki, tam jest cały opis techniczny słuchawek. Z tego całego bla bla, że słuchawki są takie, głośniki a takie, a coś tam. Powiedzmy o rzeczach istotnych, tych, które powiedzmy, że większość osób będzie zwracała na to uwagę. To jest to, że słuchawki są dość głośne. W porównaniu do innych modeli, te naprawdę są głośne. I ciekawą rzeczą jest też ten fakt, że mają bardzo podbite basy. Czyli po prostu jak słucham na przykład muzyki, ja raczej słucham mocnej muzyki, tak? Większość by nazwała to darciem japy, no dobra, spoko, nie? No to bardzo fajnie słuchać i perkusję, i bas, czy gitarę. Każdy bas jest naprawdę wyostrzony. Też przy graniu to jest bardzo, bardzo fajne, bo jak jest jakaś eksplozja albo strzał, to nabiera to takiej fajniejszej barwy niż takie zwyczajne słuchawki, które po prostu... No nie są aż tak dobre, no głośniki też wiadomo, ja tam nie lubię grać na głośnikach, bo to zazwyczaj jakoś tak się sprawdzi w tą rolę. No i to chyba wszystko, co można powiedzieć tak na pierwszy rzut oka i tak co teraz tak bez niczego mogę powiedzieć. No jestem bardzo zadowolony, cena to jest jakieś 90 zł. Ściągałem je z Chin, ponieważ w Polsce nie widziałem w ogóle, żeby były dostępne. A jeżeli nawet byście szukali na Allegro czy innych sklepach, nie znajdziecie. Jest tylko na eBayu. Tylko na chińskim eBayu, z tego co widziałem. No i cena to jest jakieś 90 zł, nie? No to jeszcze zależy na jaką aukcję traficie. Ja trafiłem na 90, darmowa przesyłka. Doszło w miesiąc. Ale warto było. Nie spodziewajcie też jak kupujecie na aukcjach, że dostaniecie pudełko. Jego nie dostałem. A podejrzewam, że nawet jeżeli bym dostał, to i tak byście my nie nagrali tego tak obo i tak bym już je otworzył. Nie jestem człowiekiem cierpliwym, zresztą wiecie, długo na nie czekałem. Co byście jeszcze powiedzieć? Za chwilę wam coś pokażę, taki bonus, które te słodki mają i są po prostu dzięki temu są ultra zajebiste, ale nie wiem po cholerę to komu. Ale powiem wam, zaraz wam pokażę co chodzi. Tylko naprawdę nie wiem po co to jest, chyba tylko dla lansu, ale efekt jest zajebiony. Okej, widzicie te słuchawki na stole i teraz patrzcie na to. Podłączam USB do kompa. A to świeci! Ja to żyję! Dobra. Istotą tego jest takie, że to świeci. I to by było na tyle, bo zasadniczo nie ma to większego zastosowania. Ale powiem wam jedną rzecz. Ebista lampka nocna. Na serio nie wygląda, ale to ma powera.
Tutaj mam takie fajne, śmieszne, jakby ucięty elf. W ogóle we Blue wszystko jest takie trochę dziwaczne. Ten nowoczesny design to. No i R takie też dość specyficzne. No i podświetlone Eblu. I tutaj tylko takie te po bokach. Takie wykończenie. No i to by było chyba na tyle, jeżeli mówiąc o takich tym, co widzimy. A tutaj sobie to przekręcimy. O, jak widzicie, świeci. Jak jest ciemno, świeci lepiej. Żebyście mi wierzyli. Dobra, no to za chwilę powinien, tuż po tym filmiku jeszcze zrobię odnośnik. Pojawi się filmik, który będzie testem, czyli po prostu będziecie mogli sobie posłuchać, jak brzmi mikrofon i jak nagrywa dźwięk. No i tak ogólnie to wam powiem, jak się czuję. Będę nagrywał z Minecrafta, więc spoko. No i dobra, no to bym się żegnał. Na razie i czekajcie na vlogi, ponieważ się będą pojawiały.